Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Zorientowani. Wiem, że w każdym odcinku mówię, że tym razem wyjątkowy gość, ale tym razem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich, ponieważ jest to mój brat Max. Cześć. Stresujesz się? Trochę tak. Słuchajcie, miałem taki pomysł, żeby w którymś odcinku wystąpiło rodzeństwo, takie, w którym jedna osoba, albo dwie, albo trzy, nieważne, żeby jedna z tych osób była LGBT, żeby opowiedziała o swoim doświadczeniu. Po czym pomyślałem, że przecież ja mam tyle rodzeństwa, że nie muszę tutaj zapraszać żadnych celebrytów ani gwiazd, no bo mam gwiazdę płacić? Na miejscu, po co płacić? Po co przypłacać? No i teraz wpadłem do swojego rodzinnego domu na weekend z okazji Dnia Babci, więc już, jak możecie się domyślać, moje DNA składa się w 99% z kotletów mielonych i ziemniaków. No i uznaliśmy, że jest chwila, to nagramy takie mega spontaniczne wideo, także wybaczcie wszelkie technikalia tutaj, kręcimy w pokoju moim aparatem, bez żadnego sprzętu. Mamy też innych gości specjalnych, zanim przejdziemy. Nasze psy. Tosia. Może zaprezentujmy Tosia. O, jest. Oj. Zaraz nas zgłoszą do przemocy przeciwko zwierzętom. Tak. To są nasze pieski, które będą tutaj słuchać tych bezeceństw. Ale cóż, przecież otworzyliśmy puszkę Pandory i teraz od nas się nie odczepią. No nieważne, dobra, to zaczynamy. Nie mam żadnego scenariusza ani planu na tę rozmowę, więc pierwsze pytanie do ciebie, bardzo podchwytliwe. Kiedy zacząłeś się domyślać, że jestem gejem? Kiedy? Jak znalazłem tą kartkę. Kartkę od mojego Bartka, chłopaka, tak, urodzinową. Ładny. A wcześniej nie? Nie, bo generalnie wiesz, no, jesteśmy z małej miejscowości i takie rzeczy wiesz, jednak były gdzieś tam obok. Tak, nawet się o tym nie myślało, że jest taka opcja. Tak, dokładnie. Chociaż muszę powiedzieć, że dawałem jakieś znaki, bo już tak, bawiłem się lalkami Barbie. To tam, wiesz, to dopiero potem, jak już wszyscy się dowiedzieli, no to... Szukanie zaznaczę tak, bo po prostu szukaliśmy... Koncerty Spice Girls w pokoju i Madonny, które odbywały no tak, się Madonna, codziennie. Do tej pory jej nienawidzę. To już tak jest, nie? Bo my przez wiele lat dzieliliśmy razem pokój, więc dokładnie. Max mimowoli był świadkiem wszystkich moich występów. Tak, szczególnie podczas piosenki Like a Virgin, po prostu najlepszy. No to jest ta niewinność została mi do tej pory. Dobra, ale tak powiedziałeś, że tak, bo część z was, która widziała mój filmik o coming outcie, nagrany już prawie rok temu, na pewno pamięta, że cały mój coming out wyniknął tak dosyć przypadkowo, ponieważ mój tata znalazł kartkę urodzinową, która była napisana przez mojego chłopaka. No jakby tam nie było wątpliwości, że to jest kartka od... Chociaż powiem ci, że ja walczyłem z myślami, jak przeczytałem. Tak? Chyba z 5 razy czytałem tą kartkę. Mówię, nie, no pewnie żarty sobie stroją, nie? Bo ty poznałeś Bartka. Tak. Ale jako mojego kolegę. Później, ale dopiero później poznałem, po tym jak znalazłem tą kartkę. Nie, wcześniej. Wcześniej? Tak, w Olsztynie jak... A no faktycznie. Ale to tak, wiecie, to była taka opcja, że to był mój kolega. To chyba też byli moi znajomi z liceum. To tak. Było bardzo zabawne, bo tak, ja przed wszystkim jeszcze wtedy udawałem, że to jest mój kolega z Wrocławia, który po prostu sobie przyjechał na imprezę. Ale pamiętam, że nie też musiałem się przyznać, już, że jestem gejem, po tym jak jedna z moich przyjaciółek, Kornelia, pozdrawiam cię, zaczęła go podrywać. Aha, no tak. Na drugi dzień się z nią spotkałem, mówię, Kornelia, słuchaj, jest taki problem. Ona mówi, tak, mówi, fajny ten Bartek w ogóle, bardzo mi się spodobał. Ja mówię, nie. On jest mężczyzna. No. Kwestia wyjaśniona. Był, tak. No i wtedy jak znalazłeś tę kartkę i z moim tatą jakby jednocześnie to odkrycie nastąpiło, no to zadzwoniłeś do mnie. No i powiedziałem, co się stało. Co się szykuje. Tak. Czyli byłeś trochę zdziwiony. Trochę tak, bo to wiesz, no tak jak ci mówiłem, że no, pochodzimy z takiej, a nie innej miejscowości, jednak pasją. No, jest to mała miejscowość i... No i ludziom się wydaje, że teraz gdzieś się dzieje. Po prostu to jest, ale nikt się nie spodziewa tego, że to może być gdzieś tutaj wokół ciebie, wokół twojej rodziny, bliskich, znajomych. Mhm. Jakie miałeś odczucia? W sensie... No wiesz, co miałeś w głowie, jak to odkryłeś, już tam tata też zaczęliście to rozkminiać, potem ja przyjechałem, już musiałem się tak oficjalnie przyznać i wiesz, co się działo? Co, no... Ja rozkminiałem to w ogóle, czy to jest w ogóle prawda, tak? Mm-hmm. Ja ci mówiłem, bardziej obstawiałem, że to jest jakiś tam żart. Jakiś tam, bo... Wygłupy. Wygłupy po prostu, nie? A potem jak już do ciebie zadzwoniłem, no to już po rozmowie z tobą po prostu stwierdziłem, że jednak nie są to żarty. No i... Ale to u mnie to było takie naturalne, tak? No jesteś moim bratem, więc... Słuchaj, jesteś szczęśliwy, jest okej. To dlaczego ma mi to przeszkadzać? No właśnie, ale pamiętam, że wtedy jakoś krótko po tym też przyjechałeś do mnie do Wrocławia, już poznałeś Bartka, no tak, jako oficjalnie. Chłopaka, już nie było żadnego udawania. Tak. No jakby przekupstwo. Miał swoje sposoby.
Ale pamiętam właśnie, że te twoje pierwsze wizyty, jak do mnie przyjeżdżałeś do Wrocławia już jakby po coming out'cie, no to tak mi zależało na tym, żeby tak wszystko było dobrze, żebyś tutaj wrócił do domu i powiedział, że tam wcale, nie wiem, nie biegam, wiesz, w skórach, i po prostu spędziłem po mieście. Bo niektórzy mogą mieć takie wyobrażenia, na przykład nasza babcia, która, wiecie jak to jest. Starsze osoby szczególnie opierają jakieś swoje wyobrażenia na tym, co widzą w telewizji. No i moja babcia na przykład tak oglądała, nie wiem, wiadomości, czy jakieś tego typu programy, nie daj Boże, w telewizji publicznej. I to zawsze, niezależnie od tego, jaki był rząd, no to tam te przekazy jakby zawsze wyglądały tak, że... Właśnie, zawsze były przesadzone, tak? Tak, że geje właśnie biegają półnadzy po ulicy, po prostu z kwiatami na wierzchu i smagają się pejczami. Niektórzy tak, jakby nie oceniałem absolutnie, no ale wiadomo, ta rzeczywistość jest inna, bardziej różnorodna. No i co, myślisz, że to chyba w ogóle nie wpłynęło na nasz kontakt? Nie. Ja myślę, że nawet pozytywnie. Chyba nawet bardziej scementowało to. Tak. To był taki okres, że ty byłeś w Wrocławiu, wyjechałeś, ciebie praktycznie nie było, tak? Przyjeżdżałeś raz na jakiś czas, no i po tym wszystkim, jak tak już powiedziałeś oficjalnie, to wszystko po prostu się zmieniło, ten kontakt jakiś taki większy. Tak, był. No bo już nie było żadnych tajemnic. Tak, no tak, bo ty też, nie wiem, nie trzeba było bałeś się powiedzieć, bałeś się odbioru. Tak jak ci mówiłem, no... Ja też mam takie wrażenie właśnie, że od tamtej pory mamy lepszy kontakt ze sobą, właśnie nie ma żadnych tajemnic, nie ma żadnego udawania, nie ma żadnego wymyślania historii, dlaczego jadę tak, tutaj, kto ze mną jest. Tu na imprezie podrywałem taką i taką dziewczynę, bo też był taki etap. Najbardziej mi się podoba w tej historii to, jak kiedyś mi podpowiadałeś, jak podrywać dziewczyny, nie? I teraz tak z... No, po pewnym czasie po prostu, no, wiesz, no... Halo, co ty możesz wiedzieć o tym, nie? To jest w ogóle śmieszne, bo kilka lat temu, to znaczy bardzo dawno, bo 8 lat temu, 9 prawie, jak byłem studentem, mieszkałem w Wrocławiu, to byłem zapisany w takiej agencji statystów, no i tam sobie dorabiałem jakimiś epizodami, nie wiem, tak, seriale. W Barwach Szczęścia, tak? Barwach Szczęścia, tak. Babcia po prostu oglądała, czekała. Czy nie, w pierwszej miłości? Czy to była pierwsza miłość? No nie, ale ważne. Generalnie to trwało może z kiedyś... sekund, a babcia cały dzień czekała na to, nie? Znaczy, śmiejesz się, to absolutnie jak byłem... w tej pierwszej miłości jako statysta, wiecie, to gdzieś w tle po prostu, tak, kawę przez kilka sekund, tak, piłem kawę, tak. To nigdy, absolutnie nigdy nie miałem takiego odzewu ze strony moich znajomych na Facebooku, wiadomo, nikt nie ogląda takich seriali i tak dalej, ale jak ja tam byłem przez te 5 sekund, to po prostu mój wall był zawalony postami, że o, widzę cię na postaci. Brakowało, żeby w lokalnej gazecie napisali. Tak, no ale... brałeś udział. Znaczy, jakby wciąż czekam, ale zobaczymy. W każdym razie, wracając, no, jeśli chodzi o tę agencję, no to był taki motyw, że zaprosili mnie do castingu na reklamę, w której miałem zagrać włoskiego uwodziciela. No i właśnie ten facet, który prowadził ten casting, mówi, no dobra, mówi, teraz zrób taką minę, jak podrywasz dziewczyny. Ja tak, no, duże wyzwanie aktorskie. Ale zawsze dobry byłeś w takie rzeczy, więc myślę, że... No moje porady może były czysto teoretyczne. Nie sprawiło ci to żadnego kłopotu, żeby zagrać włoskiego amanta. Niestety mnie nie wzięli, bardzo żałowałem, bo duża garza za to była obiecana, no ale widocznie ktoś lepiej podrywał laski, co mnie w ogóle nie dziwi. Tak się odwracamy, bo tam, słuchajcie, za tamtymi drzwiami dzieją się już jakieś dramaty. Oczywiście nasz najmłodszy brat daje się we znaki naszej babci, więc wszystkie krzyki i kłótnie, które tam słyszycie, no to... This is life. Takie jest życie, takie jest życie w posłęku. Takie jest życie w posłęku, na grubo zawsze. No dobra, to teraz gdybyś mógł wystąpić w roli takiego eksperta, czyli osoby, która ma rodzeństwo LGBT, no to co mógłbyś powiedzieć ludziom, którzy domyślają się, że mogą mieć właśnie brata albo siostrę LGBT, albo komuś, kto ma rodzeństwo i jest LGBT i zastanawia się, czy im powiedzieć. Jakby wiesz, jakąś tutaj taką... Czy jest co? Przede wszystkim porozmawiać. Myślę, że rozmowa jest najlepszą metodą z tego względu, że ukrywanie tego faktu jest bez sensu, tak? Na naszym przykładzie to idealnie pokazało, że jednak to bardziej pomogło niż zaszkodziło. Tak. Tym bardziej, że nasze relacje były bardzo takie burzliwe, jak byliśmy dziećmi, no tak, nastolatkami szczególnie, bo ja pamiętam taki okres na początku, jak byliśmy mali, bo między nami jest 4 lata różnicy. No to ja na początku byłem podekscytowany, że będę miał brata i tak dalej, wszystko było super. Potem jeszcze taki okres właśnie podstawówki, też było fajnie, tam razem graliśmy w piłkę. Tak, poszedłeś do gimnazjum i stwierdziłeś, że na bracie możesz zarobić. Ja też jak zarabiałeś na bracie, czy nie? To nie było, to było wcześniej niż w gimnazjum. Nie, to było mnie w gimnazjum, ale wiesz, nie, wcześniej. Wiesz, o co chodzi, nie? O Jezu, słuchajcie, byłem okropnym bratem, ponieważ... Mieliśmy takie różne tutaj grupki znajomych na podwórku, jednym, drugim, generalnie małe miasteczko, więc gdzieś po tym całym mieście sobie lataliśmy i...
raz był taki motyw, że... Nie wiem jakby, jak to się narodziło, ale generalnie robiłem taką sztuczkę magiczną, która polegała na tym, że ponosiłem mojego brata, czyli Maxa, za uszy do góry. I naprawdę potrafiłem go podnieść bardzo wysoko. No i zbierałem... Jakby tak, zarabialiśmy na tym, tak? No oczywiście tutaj były takie zawsze składki na podwórku i wszyscy nasi koledzy i koleżanki zrób to, to jeszcze dobra, 50 groszy. No i jakby w ten sposób taki nasz mały kramik się rozwinął. Tylko problem polegał na tym, że ty jakby nie protestowałeś. No nie, ale gdzieś tam w pewnym momencie... Bo chodzi o to, że Max jak był mały, zresztą wszyscy tak byśmy mali, mieliśmy takie dosyć długie włosy, więc śladów podnoszenia, które oczywiście się pojawiły, no bo nie mogło być inaczej, nie było widać. Ale kiedyś był taki motyw, że nie wiem właśnie, czy jak tata ci obcinał włosy, czy nie wiem, po prostu mama czyściła ci uszy, cokolwiek, zauważyła, że uszy są trochę naderwane. No i oczywiście jakby pierwsze podejrzenia padły, słusznie zresztą, na mnie. No ale wszystkie złe rzeczy, które gdzieś tam mi się po drodze zdarzały, no to zazwyczaj byłeś w 90% głównym bohaterem. Big Brother, tak. Pozdrawiam. Tak. Tutaj cytryna na przykład, tak. Nie wiem, czy widzicie, Maciek ma taką dział Harry'ego Pottera trochę. No to też jest ta blizna efektem tego, że kiedyś zupełnie niecelowo, nieświadomie. No tak, tak, ale żeby nie było, że jesteś takim potworem. Delikatnie go pchnąłem i on rozpędzony uderzył w futrynę i rozwalił sobie głowę. Ale to zacznie od początku, tak? Żeby nie było, że jesteś takim potworem, po prostu wiesz, fallersi odejdą od ciebie, powiedzą, że potworów nie lubimy. Po prostu, no, ja ciebie sprowokowałem, tak? Przyznaję się do tego. Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy mając 3 lata po prostu i po prostu biegając i krzycząc i zaczepiając, nie można to nazwać prowokacją. No, załóżmy, że tak było, tak? Tak było, no ale to był dramatyczny moment i pamiętam od tamtej pory już. Znaczy, generalnie, jeżeli widzicie na Facebooku, szczególnie ja bardzo często to widzę, są takie memy, kiedy jest taka opcja, że właśnie rodzeństwo kiedy się bije. Tak, tak. I tak. Ktoś przesadzi, tak, i są tak. To sobie, przecież ci nie jest. Tak, to nie mów mamie, nie? Dam ci pograć na komputerze. Dam ci pograć na komputerze. Przekupstwo. U nas to było po prostu non-stop. Tak. Także nie pochwalamy takich zachowań. Największy błąd, ten, największy problem z okiem zawsze mieliśmy. Tak, bo jeszcze mamy, generalnie, właśnie, bo tutaj zapomnieliśmy zrobić wprowadzenia. Jakby to powiedzieć, trochę jest nas dużo, ponieważ jest nas tak, 4 chłopaków, 1 dziewczyna, więc ja mam teraz 30 lat. 30 lat. Max 26, już rocznikowo. Ale ja mam w październiku, ty masz szybciej, więc można powiedzieć, że już jest, wiesz. Oleg skończy 23 w listopadzie? Tak. Tak, 23. No. Julka 20 no. W lutym, już niedługo, nasza siostra. Jest jeszcze taki mały Pawełek. Ten diabeł właśnie tutaj największy tam krzyczy i kłóci się z babcią. To on w tym roku miał 12. Tak jest. No tak więc widzicie, pełna chata. Jeżeli ktoś by się zdecydował na robienie polskiej edycji, to absolutnie tutaj zgłaszamy swoją kandydaturę. W każdym razie tak, tak to wyglądało. No dobra, trochę zboczyliśmy z tematu. No to z tobą zawsze tak jest. Wiem, jak zaczniesz, to gadam. Gadasz i gadasz. Ale patrz, psy słuchają w spokoju, więc nie ekscytuje ich ta historia jakoś. No i jakby, ale co tu można więcej dodać? No nic, słuchajcie, jeżeli macie rodzeństwo i czujecie, że właśnie brat albo siostra mogą być LGBT, to czasami warto samemu zainicjować taką rozmowę, ale nic na siłę, bo może oni poczują taki moment, w którym się na to zdecydują, a jeżeli wy jesteście LGBT i macie rodzeństwo i się zastanawiacie, to oczywiście warto się kierować jakąś taką swoją intuicją i przesłankami, chociaż ona może być mylna, bo na przykład mi się by nigdy nie wydawało wtedy, kiedy miałem te 18 czy 19 lat, że akurat Max będzie tą osobą, która wykaże się takim największym zrozumieniem i która tak zupełnie jakby do tego podejdzie na luzie, no bo też umówmy się, szczególnie jeżeli jesteśmy nastolatkami, no nie zawsze jakby myślimy dobrze o swoim młodszym rodzeństwie. Tak, ono nas wiadomo, tak. Irytuje, to kłócimy się jakieś po prostu bzdury i pierdoły, po czym się może okazać, że to rodzeństwo może się okazać naszym największym... Tak to jest, nie? Ten ktoś. Największym sojusznikiem i wsparciem. Więc co, życzymy wszystkim po prostu, żeby wasze historie, coming outy przed rodzeństwem kończyły się dobrze i mam nadzieję, że nasza wspaniała historia, wielowątkowa, bardzo często nie mająca wiele wspólnego z głównym tematem, ale nieważne, jakby fakt, wleje nadzieję w wasze serce. Tak. A jeśli się nie da po prostu bezpośrednio porozmawiać, to w pewnym sensie jakoś, nie wiem, przygotowywać jakimiś dopowiedzeniami. Tak, właśnie jeszcze a propos tej twojej kartki, to
też miałem takie myśli, że specjalnie ją tak wystawiłeś, żeby ją sprawdzić, żeby wiesz, żebyś mógł sprawdzić moją reakcję. Bo to była kartka, która się zapodziała w torbie, którą ciebie pożyczałem przy przeprowadzce do Wrocławia. Tak, więc tak. Ona tak. tam została. My wtedy mieliśmy jechać na koncert do Poznania w ogóle. Tak. To się od tego zaczęło. Ja pierwszy raz zajrzałem i potem te pytanie, taty, a ty wiedziałeś? Nie. Nie w życiu, nie. Nie. Ale ty dobrze, że do mnie zadzwoniłeś, bo miałem prawie 2 miesiące na to, żeby się na to mentalnie przygotować, więc to też jest trochę inaczej. Ale chyba i tak. Niż tak zaskoczenie. Wyszło tak, jak chciałeś? Ostatecznie tak. Tak? Tak bez Zbysiu. To jest najważniejsze. Zbysiu tata się spisał. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to byłoby na tyle. Powoli się żegnamy. Jeszcze tutaj, żeby przeciągnąć kliki. Jezus. Błagam, nie dzwońcie na policję. Tak. Czemu łatka na mnie szczekasz? W każdym razie żegnamy was z pieskami. Nie robimy im nic złego, one tutaj tak. udają, po prostu próbują się wyzwyczaić. One po prostu zaczynają spojrzeć i widać, że mają za dobrze. Na razie. Na razie.